Dzień dobry, nazywam się Rufin Labryga. Moją pasją, która się zaczęła dość wcześniej, w wieku 15-16 lat, jest zbieranie. Konkretnie zaczęło się od cytatu, którym zebrałem 100 tysięcy i w dzisiejszych czasach pomyślałem, żeby spróbować wydać te cytaty. Okazuje się, że nie jest to takie łatwe. I w związku z tym liczę na to, że może ktoś po tym programie, który zobaczy, jest podobnym pasjonatem i też go interesują cytaty, może się zainteresuje albo wskaże do jakiejś wskazówki, jak to trzeba dalej robić. Oprócz cytatów, które jednak udało mi się tak ogólnie opanować, to wydałem taką książeczkę o muzach. Opracowałem, zebrałem taki słownik religioznawczy, słownik historii Polski dawnej, pseudonimy, przydomki, ksywy, nazwani dotyczące osób, leksykon Krzyżuszkowicza. Wracając jeszcze do wydawnictwa, są takie zeszyty gdybickie, takie wydawnictwo, w których umieściłem artykuł o Teatrze Muzycznym w Gliwicach, który już nie istnieje, ale można przynajmniej poczytać o tym, że kiedyś taka wspaniała operetka w Gliwicach była. Czy będę dalej to zbierał? Myślę tak, bo to jak to jest pasja, no to nie kończy się na tym, że się napotyka na trudności wydawnicze. Liczę na to, że znajdę taką duszę pokrewną i się skontaktujemy. Zapraszam widzów telewizji Imperium do oglądania programu, który bardzo ładnie się nazywa Pasjonaci. Dziękuję bardzo.